Cześć, witam Was na kanale AfriZone, na którym dzielimy się naszą wiedzą i prezentujemy sprawdzone i skuteczne sposoby rozwiązywania problemów, optymalizacji, ochrony oraz kontroli pracy instalacji cieplnych, jak również chłodniczych. Dziś opowiem, w jaki sposób poprawnie napełniać oraz opróżniać instalację CO. Napełnianie instalacji centralnego ogrzewania to czynność z pozoru prosta. Wystarczy przecież zwykły zawór odcinający i manomet do kontroli ciśnienia. Po części to prawda, jednak temat jest bardziej złożony. Woda, którą napełniany jest układ, musi spełniać określone normy. Jednym z występujących problemów jest zbyt wysoka twardość wody oraz odczyn pH poniżej 8, który może wpłynąć na szybkość pojawiania się korozji. Dlatego też warto rozważyć uzupełnianie zładu wodą uzdatnioną bądź dodać inhibitor korozji, czyli substancję chemiczną, która spowolni ewentualne procesy korozyjne. Wcześniej jednak trzeba sprawdzić, czy producent systemu instalacyjnego lub kotła dopuszcza taką możliwość. Ważne jest również, aby do minimum ograniczyć ubytki wody z instalacji, czyli zadbać o to, by instalacja była szczelna. W przypadku instalacji z otwartym naczyniem wzbiorczym, w którym następuje odparowanie wody, ubytki nie powinny przekraczać 10% całkowitej ilości wody w instalacji w sezonie. W naszej ofercie mamy kilka typów zaworów do napełniania instalacji. Najprostszym oraz najtańszym rozwiązaniem jest zawór KFE. Dodatkowo możemy wykorzystać zawory do automatycznego napełniania instalacji FA oraz FAM. Mają wbudowane zawory zwrotne zapobiegające cofaniu się zabrudzonej wody kotłowej do sieci w przypadku zaniku zasilania oraz, spójrzcie, zawór FAM fabrycznie wyposażony jest w manomet do kontroli ciśnienia. Nastawę możemy przeprowadzić na pokrętle od 0,5 bara do 3 barów. Teraz omówię, w jaki sposób napełniać instalację wodą sieciową za pomocą zaworu KFE. W pierwszej kolejności należy połączyć zawór KFE z instalacją CO oraz podłączyć wężem giętkim przewód wody sieciowej. Ponieważ według normy PNN 12828 nie można trwale połączyć zaworu typu KFE czy FAM, dlatego po zakończeniu napełniania należy ściągnąć elastyczny wąż do napełniania. Instalacja nie może trwale zostać połączona z instalacją sieciową, ponieważ istnieje zagrożenie zanieczyszczenia wodą kotłową wody sieciowej w przypadku braku ciśnienia w rurociągu. Teraz wystarczy lekko otworzyć zawór KFE i napełniać instalację minimalnym przepływem, by powietrze miało możliwość opuszczenia instalacji poprzez odpowietrznik zamontowany na naczyniu przelewowym. Jeżeli będziemy napełniać instalację zbyt dużym strumieniem, pęcherzyki powietrza mogą zalegać w szczelinach instalacji, przez to całe powietrze nigdy nie zostanie usunięte. Instalację typu otwartego napełniamy do momentu, w którym z przelewu naczynia wzbiorczego zacznie wypływać woda. Gdybyśmy chcieli użyć do napełnienia instalacji zaworu FAM, postępujemy podobnie, z tą różnicą, że ciśnienie jest ustawiane na zaworze automatycznie i automatycznie jest uzupełniane. Jeżeli nie ma takiej konieczności, to nie powinno się często opróżniać medium grzewczego z instalacji, ponieważ może to doprowadzić do odkładania się coraz większych ilości kamienia kotłowego, co w późniejszym czasie może doprowadzić do zanieczyszczenia poszczególnych komponentów instalacji. Jeżeli konieczne jest usunięcie medium z instalacji, wystarczy otworzyć zawór KFE, kierując medium do studzienki. Pamiętajmy, że do opróżnienia instalacji nie możemy użyć zaworu FAM, z uwagi na wbudowany zawór zwrotny.
Napełnianie instalacji typu zamkniętego nie różni się znacząco od napełniania instalacji otwartej. Należy pamiętać, aby odpowietrzniki automatyczne zainstalowane na instalacji wykręcić i zostawić otwarte tylko zawory stopowe. Możemy to zrobić na przykład wkładając w nie śrubokręt. Dopiero w momencie, gdy zacznie wypływać przez nie medium, wkręcić odpowietrznik automatyczny. Instalację napełniamy jak najmniejszym strumieniem do momentu osiągnięcia wymaganego ciśnienia, które określone jest przez producentów źródła ciepła. Nie należy go przekraczać. Do napełniania instalacji możemy użyć zaworów KFE oraz FAM. Wszystkie te zawory występują w ofercie Afrizo. Jeśli istnieje konieczność opróżnienia instalacji, w pierwszej kolejności należy upewnić się, że kapturki na odpowietrznikach są odkręcone, a następnie otworzyć zawór KFE zamontowany na rurze, służącej do opróżniania medium grzewczego. W późniejszej fazie można odkręcić zawory odpowietrzające oraz zawory stopowe, by przyspieszyć usuwanie medium z instalacji. Dziękuję za obejrzenie tego krótkiego filmu. Tradycyjnie nie zapomnijcie o łapce w górę oraz o zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia!